Witaj serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, a ze mną Borys Mańkowski, wyjątkowy gość na gali Fame MMA. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Borys, jak się bawisz w Łodzi tutaj na Fame MMA 18, bo emocji sporo, kibice dopisali, więc chyba jest dobrze. Zacznę od tego, że tak, oprawa ogólnie całej gali to generalnie jest światowy poziom, nie? I wiadomo, można różne rzeczy mówić, ale oprawa jest naprawdę przekozacka. Jeśli chodzi o kibiców, dopingują doskonale, w szczególności Dawida super dopingowała cała trybuna, wiesz, aż to nagrałem sobie gdzieś tam na kanał, naprawdę fajnie to wyglądało. I chyba Darol 2 też tak strasznie dobrze dopingowali. No tak, też, plus ta jego maska z tym, no jaja, to są jaja. Ogólnie tutaj nie ma co podchodzić do tego z jakimś wielkim napinaniem się, czy jakimś takim, wiesz, jakimś... Zbyt poważnie do tego nie ma co podchodzić, a jeżeli przychodzisz i na ludzie to oglądasz, to po prostu się dobrze bawisz, a o to tutaj głównie chodzi. Słuchaj, ty miałeś okazję przecież, wiesz, być jako zawodnik tutaj w Fejmie, masz okazję jako kibicji i naprawdę oni się mega rozwijają. Czy nie kusicie jeszcze, żeby tutaj właśnie w klatce Fejmu kiedyś jeszcze zawalczyć? To znaczy ogólnie tak się zastanawiałem, jak to jest, że faktycznie tu niektóre chłopaki naprawdę się szybko rozwijają i szybko odkryłem chyba w tym tajemnicę. Tajemnicą w tym jest taka, że jeżeli taki gość, który nie musi zarabiać, wiesz, chodząc do roboty gdzieś tam na 10 godzin dziennie i gdzieś tam po robocie musi ganiać nad jakimiś treningami, tylko wiesz, to są ludzie, którzy już mają gdzieś tam kasę, są dorobieni na różnych rzeczach i nagle stwierdzają, że dobra, robią to MMA. No to on w ciągu 2-3 lat na przykład może poświęcić się, zrobić 8-10 treningów w tygodniu, weźmie sobie fizjoterapeuty, weźmie sobie najlepszych trenerów i generalnie w takie 2 lata jest w stanie, powiedzmy, rozwinąć na tyle się szybko, że powiedzmy komu innemu by to mogło zająć nawet 5 lat i dlatego chyba wynika to z tego, że z tego właśnie wynika chyba to, że ten poziom faktycznie rośnie coraz szybciej. To masz rację, bo załóż, wiesz, ja tak sobie też obserwuję, kto na galach najczęściej jest w narożnikach i powiem ci, że tu naprawdę są trenerzy, którzy, wiesz, za chwilę jadą na KSW, latają na UFC, to naprawdę jest czołówka, jeśli chodzi o świat trenerów i to chyba też działa tak, wiesz, dwutorowo, bo i ci trenerzy zarabiają dobre pieniądze na to, że mogą ich trenować i też pomagają im się rozwijać po prostu. No generalnie tak, gdzie ja właśnie przytoczyłem taki pewien cytat, że dobry zawodnik gra tam, gdzie gra piłka. I trochę to tak jest, że piłka teraz wypadła tutaj jest, no nie ma co ukrywać, największa kasa w ogóle w MMA, przynajmniej w naszym kraju. I trenerzy też się skusili, żeby być trenerami tych zawodników, powiedzmy, i też zrobić jakąś kasę. I się tu kręci, to tam nie ma co ukrywać, no jest kasa, jest zaangażowanie, są kibice, wszyscy są zadowoleni, no to wiadomo, że się dzieje. Słuchaj, dużo ludzi czerpie z tego bochenka chleba, bo czy to począwszy od mediów, redakcji, czy właśnie trenerów i wszystkich ludzi, którzy pracują dla Fejmu, czy freefightowych federacji, to jest naprawdę fajne. Natomiast Borys, wróćmy do prawdziwego sportu, wróćmy do ciebie. Co u ciebie słychać? Bo wiem, że jesteś na sali treningowej, był u was Robert Ruchała, też pomagaliście się mu przygotowywać do zdobycia tego pasa, więc jak wygląda twoja sytuacja, kiedy planujesz wrócić do walki? Jak pojawi się jakaś interesująca oferta, wiesz, ja potrzebowałem teraz trochę odpoczynku, raz, że od, nie od sportu, bo od sportu jakby nie odpoczywam, bardziej od przygotowywania typowo do walki, które no, wpiernicza każdego zawodnika w taki tunel i od tego tunelu potrzebowałem trochę odpocząć, to jest raz, dwa, musiałem poukładać parę rzeczy w życiu prywatnym, generalnie już się czuję dobrze. I jeżeli padłaby jakaś fajna, interesująca oferta, to dajcie mi chwilę i mogę wystąpić. Aczkolwiek no, to też nie jest łatwe, żeby znaleźć mi jakiegoś dobrego przeciwnika gdzieś odpowiedniego i w obecnej sytuacji, więc czekam na rozwój wydarzeń w MMA i zobaczymy, co się wydarzy. Słuchaj, dużo się dzieje, Stadion Narodowy wraca i tak jak sobie sięgam pamięcią, no to ty przecież byłeś bohaterem głównej walki na pierwszym Koloseum. Zazdrościsz tym zawodnikom, że będą mieli okazję niektórzy ponownie poczuć te emocje, a niektórzy, że pierwszy raz poczują te emocje Stadionu Narodowego, bo wydaje mi się, że nie da się tego porównać z niczym innym. No fakt, to przyćmiło wszystko, co widziałem w życiu. Dosłownie wszystko, jeśli chodzi o sportowe wydarzenia, także trochę zazdroszczę.
Chciałbym tam być, ale nie dziwię się, że mnie tam nie ma i nawet nie chciałbym teraz tam być. Muszę sobie na to zapracować. Słuchaj, to widzisz, postawa godna sportowca. Myślisz, że przy tej intensywności gal to jest szansa, żeby gdzieś tutaj w okresie, tuż pewnie po wakacyjnym, bo rozumiem, że te 8-12 tygodni będziesz musiał mieć, żeby się solidnie przygotować, wiedząc już z kimś tam, wiesz, będziesz walczył wtedy, tak? No tak, no na dzień dzisiejszy tak naprawdę, jeżeli by, wiesz, pojawiła się jakaś fajna oferta, propozycja walki, to no to dajcie mi 8-12 tygodni i w sumie byłoby okej. Słuchaj, pokrótce, skoro cię tutaj mam i mogę cię przepytać, to ta karta na Narodowym bardzo fajnie wygląda, dużo ciekawych zestawień, więc nie będę pewnie o każde zestawienie się opierał, natomiast takie zestawienia, które najbardziej elektryzują kibiców, no to na pewno Mariusz Pudzianowski, Artur Szpilka i muszę cię zapytać ciebie o opinię, jak ty widzisz ten pojedynek swoimi oczami? Bardzo lubię zarówno jednego i drugiego, jeśli chodzi o taką moją prywatę, jeśli chodzi o samą walkę. No to chyba jest proste, jak Mariusz będzie w stanie wywracać Artura Szpilkę, to wtedy Mariusz. Jeżeli Artur Szpilka będzie utrzymał walkę w stójce, to wtedy raczej Szpilka. Chociaż boks się różni od MMA, nawet jeśli chodzi o samą płaszczyznę bokserską. Raz, że są małe, że w MMA są małe rękawice, w boksie są duże i to dużo zmienia chociażby w obronie. Plus w boksie jest o wiele krótszy dystans. W K1, w kickboxingu jest troszeczkę większy ten dystans, a w MMA jest największy. I tutaj czasem Mariusz też mógłby zaskoczyć nawet w tej płaszczyźnie. No, słuchaj, Mariusz już raz zaskoczył Michała Materle i to chyba wszyscy byli wtedy w szoku, że jednak tym pobródkowym trafia, nokautuje, no bo jednak, wiesz, taka masa ma czym uderzyć po prostu. No tak, no ma czym uderzyć, w szczególności mówię, kiedy są to małe rękawiczki i czasami taki zwykły blok może nie wystarczyć, co innego, kiedy ta rękawica jest duża, bokserska i możesz zgarnąć, powiedzmy, mocny cios na gardę, a tutaj czasem możesz się coś przedrzeć. Słuchaj, walka wieczoru, Mamed kontra Scott, tam jest trylogia, domknięcie, trzeci pojedynek, pierwszy pojedynek, dominacja zapaśnicza Scotta, drugi pojedynek, no fenomenalne kopnięcie po przeskoku Mameda i teraz pytanie, jak obydwaj podejdą do tej walki, jak ta walka się może potoczyć. Ty Mameda znasz bardzo dobrze, bo walczyłeś z nim właśnie na pierwszym Narodowym, więc jak się zapatrujesz na ten pojedynek? Kibicuję Mamedowi, ale kto wygra? No ciężko powiedzieć. Jeżeli będzie to decyzja, to myślałbym, że Scott Askam, ale jeżeli to się zakończy przed czasem, to wtedy Mamed. Bo po prostu Mamed wtedy pokaże w pełni swój styl. Jak pokazuje w pełni swój styl, to z reguły te walki kończą się przed czasem. Słuchaj, Marian Ziółkowski też osoba, którą bardzo dobrze znasz, bo daliście bardzo równy, bardzo dobry pojedynek. Przegrałeś przez decyzję i teraz Marian chyba przed bardzo dużym wyzwaniem, bo walka z Saladinem to jest na pewno dla niego coś też nowego. Saladin, przepraszam, dla Saladina coś nowego, bo on też idzie do tej kategorii ciut wyżej i myślisz, że Marian tą swoją analityczną postawą w oktagonie, kontrolą dystansu ma szansę ten pojedynek sobie wypunktować na swoją korzyść? Jak najbardziej, ale tutaj ciężko byłoby mi powiedzieć, kto wygra. To ogólnie obstawianie jest bardzo ciężkie w MMA i tutaj naprawdę się może wydarzyć wszystko. Natomiast Marian jest takim zawodnikiem, że będzie niewygodny dla każdego, bo taki ma styl walki. Pytanie teraz, czy Saladin będzie mógł wykorzystać swoje atuty, walcząc właśnie z Marianem, bo wydaje mi się, że może być z tym problem. No. Mówisz o tych zapasach i gdzieś tam o dopychaniu do siatki kontroli? Nie, jakby Saladin bardzo dobrze bije z kontry, Saladin bardzo dobrze wykorzystuje zasięg ramion, timing, a to troszeczkę ciężej wykonać z Marianem, który jest też na wstecznym, czeka sobie, bardzo dużo przypuszcza, wyczekuje momentu, żeby uderzyć ten jeden czysty cios, niedużo, ale celnie i czasem Saladin nie będzie mógł się otworzyć na tą walkę, może być oburzony. Słuchaj, może tak się zdarzyć. Zapytam cię jeszcze o Mateusza Gomrota. Co u Mateusza słychać, bo cały czas widzę, że trenujecie. Mateusz teraz jest w Polsce. W planach jakiś wyjazd do Stanów znowu potrenować?
No Mateusz na pewno wyjedzie do Stanów, kiedyś będzie jakiś start na horyzoncie. Wtedy z reguły leci na 3 tygodnie mniej więcej, 3-4 różnie zresztą to bywało u niego, żeby przerobić jeszcze jakieś ostatnie elementy, zaklimatyzować się tam i, no, i startuje i robi co trzeba. A ty gdzie nie wybierasz się tym razem z nim, czy na samą walkę tylko będziesz już, no część przygotowań tutaj zrobicie pewnie tą bazę po to, żeby tam pojechać, posparować, bo chyba to chodzi o to, że tam masz naprawdę dużo osób do sparingów na bardzo wysokim poziomie, z bardzo dużą intensywnością. Zależy też od tego, z kim będzie walczył, bo jeżeli stylistycznie będzie jego przeciwnik następny będzie przypominał chłopaków z sali, to wtedy niekoniecznie jest powód, żeby jechać do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli będzie brakowało takich, powiedzmy, sparing partnerów, to wtedy może faktycznie lepiej pojechać już wcześniej do ATT. Także wszystko zależy od tego. I co? To właśnie. Chyba tyle, słuchaj, jeśli chodzi o Mateusza, nie będę cię przypytywał. Skupmy się jeszcze na fejmie. Kto na tobie zrobił dzisiaj największe wrażenie? Głowa Szuliego. Głowa Szuliego? No, naprawdę zgarnął bardzo dużo tych kolan, nie poddał się i podobała mi się jego postawa, bo tutaj dużo chłopaków, mogę się podać i tak dalej, ale nie, no pokazał, że drzemie w nim jakiś wojownik, który nie pozwala mu się podać, także pomimo tego, że zgarnął jej naprawdę dużo i na pewno tam się trzęsł w głowie, nie zrobił tego, walczył do końca, także super. Słuchaj, no pierwszą rundę powiem ci szczerze, że według mnie to nawet wygrał, bo gdzieś tam nawet trafił takim przedramieniem, obszernym ciosem, ale te overhandy, tak jak sam wspomniałeś, no w małych rękawicach można nawet gdzieś trafić na ucho i można ten zmienić całą perspektywę pojedynku. To samo też pokazał przecież charakter w walce z Normanem Parkiem. Pytanie, czy brakuje ci Normana trochę w tych naszych obecnych freakach? Normana mi zawsze będzie brakowało trochę. Nie wiem, no chyba się napaskudził, nie? I w fejmie, i gdzieś tam poszedł dalej, nie wiem, już sam nie wiem, ale Norman to będzie zawsze przydał. Norman. Ale gdzieś tam słyszałem, że zaczepiali się z Matrixem, z Michałem Królikiem, gdzieś tam się zaczepiali na Instagramie, może też jakiś pojedynek takich Stójkowiczów, bo no Norman jednak fajna postać, która fajnie polaryzuje nasze społeczeństwo. Tym bardziej, że chłopiec z zagranicy, a tak go wszyscy tu lubią. No, on jest zdecydowanie większym gwiazdą tutaj u nas w Polsce niż u siebie w Irlandii, to w ogóle bez dwóch zdań. Zdobył ten nasz rynek, jeszcze wbił się w odpowiednim momencie, kiedy tylko Wegale przysłoniły chyba wszystko, także pasował się tutaj w idealnym momencie, z idealną osobą. Dawniej ludzie wyjeżdżali do pracy do Irlandii, a Norman przyjeżdżał do pracy do nas. No właśnie, nie? Coś w tym jest. Coś w tym jest. Słuchaj, dziękuję ci bardzo serdecznie, że znalazłeś czas, że mogłeś tutaj przyjść, że mogliśmy sobie porozmawiać. Myślisz, że Ferrari będzie toczył drugi pojedynek? Właśnie chciałem powiedzieć, że w końcu mamy przerwę, nie? Bo 25 minut przerwy. To też jest dosyć ciekawe, nie? Że chłopak się chwilę odpoczywa i ma drugą walkę. No tak, no myślę, że wyjdzie do tej drugiej walki. No i zobacz. Chyba powiem ci, złamany nos tam nawet było gdzieś na powtórkach widać, więc łatwo mu nie będzie. No to wyjdzie. Ja w sumie nawet nie wiem, jak to jest. Jak to jest? Czy to lekarz decyduje o tym? Właśnie, wyjściu? Nie? No w sumie nawet nie wiem. No bo jeżeli, powiedzmy, ktoś jest niezdolny do walki, to chyba lekarz powinien powiedzieć, że no nie wypuszczał go na przykład, nie? Także jak to wygląda tutaj, nie mam pojęcia. Słuchaj, też jestem ciekaw, tak więc my oczekujemy z niecierpliwością na to, czy walka się odbędzie, czy się ona odbędzie. A tobie dziękuję bardzo serdecznie, że znalazłeś czas i życzę powodzenia i szybko chcemy cię znowu zobaczyć w oktagonie. Dzięki wielkie, bardzo miło mi to słyszeć. Dzięki bardzo, wszystkiego najlepszego. Dziękuję.